Strzałkowo gościło zawodników karate z całego kraju. Wszystko za sprawą czwartego turnieju Silver Cup. W sobotę w tamtejszej hali rywalizowało 440 zawodników. To kolejny frekwencyjny rekord. Turniej cieszy się dużą popularnością w regionie, ale nie tylko. Wzięła w nim udział nawet drużyna ze Szczecina. Organizatorem wydarzenia jak zwykle był Strzałkowski Klub Karate. Tego typu inicjatywy oraz ich rozmach doceniła m.in. Joanna Schering-Wielgus, sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury. Jak tutaj weszłam, to od razu przypomniało mi się turnieje, na które my jeździliśmy z naszymi synami i przyglądaliśmy się, jak oni sobie radzą na macie. I tak jak mówiłam wcześniej, akurat na macie im dosyć słabo szło, ale to dla rodzica jest bardzo ważny taki moment. Kształtuje charakter dziecka i zawsze z tymi naszymi dzieciakami byliśmy i jesteśmy, niezależnie od tego, jakie dyscypliny sportu w tych ich życiu się przewijały. O tym, jak ważna jest masowość i wspieranie sportu wśród dzieci i młodzieży na każdym szczeblu, mówił z kolei poseł Tadeusz Tomaszewski. Sport jest wartością konstytucyjną. Artykuł 68 ust. 5 mówi o tym, że władze publiczne wspierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. To wsparcie odbywa się trzema drogami. Po pierwsze, poprzez Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, który finansuje sport kwalifikowany dzieci i młodzieży, współzawodnictwo sportowe, począwszy od kadr wojewódzkich do ogólnopolskiej olimpiady młodzieży oraz przygotowania kadr polskich do mistrzostw świata i mistrzostw Europy. Po drugie, przez system stypendialny i po trzecie, poprzez system inwestycji sportowych służących właśnie rozwojowi sportu dzieci i młodzieży. Jednym z podmiotów, który systematycznie dba o rozwój sportu na swoim terenie bez względu na dyscyplinę, jest samorząd gminy Strzałkowo. Samorząd gminy Strzałkowo wspiera sport, zwłaszcza chętnie sport dzieci i młodzieży. Dlatego, gdy słyszymy o kolejnej edycji Silver Cup, cieszymy się, że takie wydarzenie może promować naszą gminę. Szczególne podziękowania kieruję dla głównych organizatorów tego przedsięwzięcia. Dla pana Mateusza Zarzeckiego, dla pana Krzysztofa Nawrocika, dla pana Michała Janiaka, dla pana Leszka Chomącika i wszystkich rodziców, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Jak zwykle zostało ono przygotowane perfekcyjnie i mamy nadzieję na kolejne edycje. W karate swoich sił spróbować może każdy, do czego zachęca Mateusz Zarzecki, prezes i trener Strzałkowskiego Klubu Karate. W Strzałkowskim Klubie Karate trenujemy w trzech sekcjach, w trzech miejscowościach. Zapraszamy na treningi do Strzałkowa, do Wólki oraz do Otocznej. Trenować można 4 razy w tygodniu. Zapraszamy dzieci od 5 roku życia do rozpoczęcia przygody z karatą. Dokładne wyniki zmagań naszych zawodników opublikujemy na naszej stronie.